Adam podobno nie ma w Opolu większego crazola jak ty na punkcie tapet. 17 tysięcy wzorów. Nie bardzo próbuję, nie bardzo jestem w stanie sobie nawet to wyobrazić, że można to zmieścić na jednej przestrzeni, a ty twierdzisz, że będziesz w stanie z tego wybrać to, co mi najbardziej przypadnie do gustu. Zdecydowanie masz rację. W swojej kolekcji Fantazja Home Decor mam ponad 300 katalogów tapet z całego świata. Każdy, tak jak widzicie, jest skonstruowany z kilkudziesięciu pięknych wzorów, które nawiązują do danego stylu, charakteru pomieszczenia, jak klient do nas przychodzi, więc na pewno jesteśmy w stanie wybrać Tobie tapetę do Twoich potrzeb. Ale widziałeś, jak to działa. O, piękne, cudowne, to jeszcze lepsze. Jak Ty to robisz? W tym niezdecydowaniu, a jak pojawia się taka masa możliwości, to musi się też pojawić zafiksowanie, niezdecydowanie. Jak Ty to zrobisz? Przede wszystkim ja sam uczę się swoich tapet. Codziennie przeglądam te katalogi, więc ja mam w głowie, co gdzie jest, więc oglądając katalog z Tobą i widzę Twoją reakcję, o, to mi się podoba, czy ten wzór mi się podoba, już jestem w stanie troszkę nakierować Ciebie na inne katalogi i wyciągnąć inne propozycje, które będą lepsze dla Ciebie, dla Twojego stylu i Twojego wnętrza. Jeśli myślicie, że te 17 tysięcy tapet to jest jakby wszystko, to jesteście w grubym błędzie, bo tak naprawdę od tapety wszystko się zaczyna, a jak już to mamy tak jest, za sobą, to możemy udekorować wspaniale okna, czyli konfekcja okienna, która dopełnia wszystkiego, jest taką wisienką na torcie, to co mówiliśmy wcześniej poza kamerą, jest to wypełnienie, robienie domu jako ciepłe wnętrze, przytulne i rodzinne, tkaniny naturalne, tkaniny nowoczesne, jak i również tkaniny dekoracyjne plączą i tworzą to wszystko w jedną całość, a to wszystko na podstawie wielu, wielu katalogów, wielu szali z firanami, tkaninami, zasłonami. Powiedz do wyboru. Mi proszę, że tutaj nie masz 17 tysięcy możliwości do wyboru. Szczerze, jest więcej, ale nie będziemy o tym mówić, ponieważ to wiem tylko ja. Klient ma wiedzieć to, co chce i ja, że mogę mu pomóc. Także... Jeśli przebrnęliśmy już przez tapety, jeśli przebrnęliśmy już przez tekstylia, to znasz mój styl perfekcyjnie. Wybór poduszek to powinna być chwila. Bo właśnie, niekoniecznie. Poduszka to jest taka też troszkę wisienka na torcie. Abstrakcja, dekoracja i tak naprawdę wariactwo. Poduszką można połączyć wiele styli. Można zrobić miszmasz, ale można też pięknie jakby dobrać do całości. Są poduszki dekoracyjne, są poduszki gładkie, są poduszki strukturalne i są poduszki też z nadrukami. Także możliwości co niemiara. Jak widzicie, nasz tort ma całe mnóstwo wisienek. Wisienką jest też Adam, który ogarnia to wszystko. Dlatego jeżeli macie wątpliwości, jeżeli jesteście skołowani po tym naszym krótkim wejściu, to jest szansa na uporządkowanie. Jesteśmy w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu do niedzieli, do godziny 18. Wszystkie wątpliwości jesteś w stanie rozwiać. Zapraszam serdecznie, oczywiście wiecie, tak. Gdzie nas szukać. Zapraszamy.